Hej moi drodzy, witam was oczywiście bardzo serdecznie z tej strony. Oczywiście znowu Oper, znowu widzimy się w Icewind Dale i tym razem po powrocie z miasta, oczywiście w mieście nie ma nic do kupienia. Jak już doszedłem do takich pieniędzy, które pozwalają mi coś kupić, to nie mam co za nie kupić. To jest dosyć ciekawa zależność. Dobra, wleźmy sobie na górę. Proszę, jeszcze jedna pułapka mi gdzieś została. Zdjęcie klątwy raczej niekoniecznie. Leczenie chorób. Dobra, że zdjęciem klątwy? Ten ześwirowanie. Nie. No dobra, wyleczyć jej na razie nie wyleczy. Ona sobie tak będzie łazić. Powinno jej przejść niedługo. No bo jak nie, to umrze. O, proszę bardzo. Dobra, nie będę nawet odpoczywał, nie będziemy się w takie rzeczy bawić. Ty nie dostajesz aż tyle obrażeń, żeby rzeczywiście sobie zagrozić. I właśnie kiedy dochodzę już do jakichś tam pieniędzy, to okazują mi się one zbędne. Moje powinności jawią mi się jasno. Broniłem dłoni Seldarin do końca i dalej będę to robił. Jestem przeklętym nieżyciem, ale me zadanie pozostało. Będę strzegł przed zniszczeniem tego, co zostawiło z dłoni. Zostało z dłoni, przepraszam. W takim razie nie będzie między nami kłótni. Nie jestem z zamiarem wyrządzenia dalszych szkód dłoni. Dokładnie. Ja to sądzę. Mów otwarcie o waszych zamiarach. Zło pustoszy krainy. Szukam Larera, by pomógł nam odnaleźć jego źródło. Może jednak nie jesteście świętokradcami, jak wcześniej sądziłem. Jeśli to, co mówicie, jest prawdą, moim obowiązkiem jest pomóc wam. Jestem Letias Enaril, pieśniarz Klingi Seladrin. Mówisz o swoich obowiązkach wobec dłoni. Chciałbym wiedzieć, co to znaczy. Niektórzy uważają, że pieśniarze Klingi są najlepszymi wojownikami elfów. Pieśniarze od małego szkoli się we władaniu bronią, magią i w sztuce dyplomacji. Pieśniarze Klingi słowami i czynem strzegą elfickich wartości. Kiedy życie kwitło w dłoni Seldarin, moim obowiązkiem było strzec sprawy Seldarin. A gdy nadeszła najczarniejsza godzina, przysiągłem ochronić Larela i dłoń do ostatniej kropli krwi. Byłoby hańbą dla naszego ludu, gdyby postąpił inaczej. Przez wiele dni walczyłem ramię w ramię z moimi braćmi i siostrami. Kolejni orkowie i gobliny padali, gdy Maklinga ze śpiewem przecinała powietrze. Chociaż widziałem tylko kolor krwi moich wrogów, to jednak musieliśmy się wycofać. Gdy zrozumieliśmy, że upadek dłoni jest nieunikniony, musieliśmy podjąć się desperackiego zadania. Wieża Sehanine była najcenniejsza. W jej wnętrzu były komnaty, w których tworzyliśmy najwspanialsze bronie i artefakty. Nie mogliśmy pozwolić, by nasza magia wpadła w łapy hordy. Gdyby tak się stało, wszystkie sąsiednie krainy cierpiałyby jeszcze przez długie stulecia po upadku dłoni. Opracowano desperacki plan, by do tego nie dopuścić. Wszystkie artefakty z wieży Sehanin miały uwolnić swoje moce, więc wieża zniszczyłaby się sama. Planowaliśmy jednak ściągnąć wcześniej do Sehanin tak wielu orków i goblinów, jak tylko się uda. Do wykonania planu potrzebny był ktoś, by zwabić orków i goblinów do wieży. Ktoś, kto rozumiał, że potrzebna jest ofiara. Ktoś, kto musiał umrzeć. Postanowiłem, że to będę ja. Złożyłem ofiarę. Mój obowiązek był oczywisty. Kiedy nadszedł czas, horda rzuciła się za mną, wbiegłem na szczyt. Moi wrogowie szturmowali komnatę na szczycie wieży, a ja po raz ostatni walczyłem mieczem i wiarą w sercu. Stałem plecami do ściany, a całą komnatę wypełniał skłębiony tłum orków i goblinów. Wtedy usłyszałem wybuch u podstawy wieży i uśmiechnąłem się. Umarłem. Wiedziałem, że umarłem, ale obudziłem się. I ujrzałem samego siebie. Nie byłem już elfem, pieśniarzem Klingi, ale wypaczonym, nieumarłym potworem. Coś zmieniło moje ciało, ale pozostawiło nietknięty umysł. Więc jestem tutaj, stoję przy szczątkach, które kiedyś były wieżą Sehanin. Może jestem potworem, ale jedno się nie zmieniło, mój obowiązek wobec samego siebie i dłoni Seladrin.
Letiasie, chciałbym, byś mi powiedział, czy może pomożesz mi znaleźć Lorela. Niestety, od jakiegoś czasu nie widziałem Lorela. Lorella. Wiem, że podczas upadku dłoni zamknął się ze swymi czarodziejami na szczycie wieży Labelasa. Szukali jakiegoś magicznego sposobu na uratowanie naszego ludu. Ale jak widać, coś poszło bardzo źle. Poszukajcie wejścia do wieży Labelasa. Może tam znajdziecie odpowiedź. Dobra, to wszystko wyczytałem. Abyś któregoś dnia zaznał spokoju. Żegnaj. Tak! No, poszukajcie, poszukajcie, kurde. Zawsze jest poszukajcie. Przecież tu mieszkałeś, wiesz, czy to jest na północ, południe, wschód, zachód. Leland. Pozdrawiam, sahibie. Witam, witam. Niech cię nie onieśmielają te wszystkie wspaniałości, które mam na sprzedaż. Wejdź, wejdź, mam na imię Leland. Jestem właścicielem tego przybytku. A, miło cię widzieć. Mam na imię Operin. Nie obraź się, ale twój przybytek raczej nie jest w stanie usłużyć komukolwiek. Z pewnością żartujesz, sahibie. W moim sklepie znajdziesz najwspanialsze towary całego świata. Rozejrzyj się, spójrz na ten gobelin na zachodniej ścianie. Taka jakość może pochodzić tylko z Dalekiego Wschodu. Okej, mógłbyś mi pokazać kilka swoich wspaniałych towarów? Może w końcu coś gdzieś... Gnijąca miodowa skóra. No dobra, tkanina zżerana przez mole, szyte rękawice elfów, odporność na zimno plus 5%, szyte buty, zimno plus 5%, szyty płaszcz plus 5%. No dobra, ale to w sumie dają 15%, co to źle? Szczególnie, że to są takie przedmioty, które nigdzie mi nie zawalają specjalnie miejsca. 15% na zimno. No co, za mało pieniędzy mam. Tuba na zwoje to by mi się przydało. Zakiew na klejnoty niekoniecznie. Torba na mikstury raczej też nie. Elfie wino uzdrowienia. Przywraca 2K8 punktów życia. Może przywrócić 2K8, a może przywrócić 2. Więc podziękuję. Oślepiające strzałki, ogniste pociski. Pocisk plus 2. Pocisk, bełty, strzała kwasowa, ognista strzała. Wszystko niby fajnie i spoko, ale akurat strzał mi chyba nie brakuje. Bełtów też nie, zawalone wszystko tym wszystkim, że tak powiem. Dobra. Ile mam? Czy ja mam jakieś w ogóle odporność, ochrona przed zimnem, ale jest ile? Nie wiem, czy ja tu nie miałem jakiejś takiej dosyć dużej odporności na zimno 10. Tak? Odporności na pociski 10. Odporności brak. W zasadzie to mi się... W zasadzie to zastanawiam się. Teraz. Odporności na zimno. Tylko tu musiałbym zdjąć rękawice biegłości. Ale one dają mi jeden do kryta. Skoro ona już i tak macha tym wszystkim, to już wolałbym, żeby i kryta też miała. No mogę dorzucić jej kolejne 10%. Wcale mi to nie przeszkadza. Natomiast rękawiczki z 5% jeszcze odporności na zimno dam mojej... Chociaż... No dobra, tam mojej wojowniczce. Tu jestem. Dobra, to się nawet przyda. Prędzej czy później na pewno z tego skorzystam. Leland coś tam ma w tym swoim asortymencie, natomiast niespecjalnie coś, co mnie interesuje. Ale to nic, to nic. Cienisty elf. Telanis. No, miksturki. Sam miksturki to ja się nie obrażę akurat. Dobra, podejdźmy tam do tego Telanisa. Tak, dobrze. Poszukiwacze przygód? Nigdy nie sądziłem, że ktoś żywy mógłby dotrzeć do tej części dłoni. Mimo wszystko pozwólcie, że się wam przedstawię. Nazywam się Telanis, pieśniarz. Śpiewak nadzwyczajny, mistrz ośmiostrunowej mandoliny. Kochanek pięknych kobiet, opowiadacz wielkich historii i najlepszy ze wszystkich bardów dłoni. Witaj, Telanisie. Dobrze spotkać kogoś, kto nie stara się silnie wysłać nas do otchłani. Dlaczego tak jest? Tak, tak. Może to się wydawać dziwne, ale niektórzy z nas zachowali coś z naszego dawnego wyglądu. Po tym, jak Larel rzucił swój czar, wszyscy inni oszaleli albo próbują zabić wszystko, co ujrzą. Zaraz, jak to się stało?
Pozwólcie, że was zabawię pieśnią, mimo że ona odpowie na któreś z waszych pytań. Czy chcecie usłyszeć starą pieśń o Larelu? A może smutną historię o przymierzu, które mieliśmy z naszymi krasnoludzkimi sąsiadami? No dobra, niech będzie o Larelu. Słuchajcie mojej opowieści o Larelu. W czasach rozkwitu elwy tak myślały, że na północy raj zbudują. Szukały wybranego, silnego umysłem, silnego wolą, by sprostał temu trudnemu zadaniu. Pojechał on przez ziemię zmrożone na szczycie... Teraz ja bym sobie to... No właśnie. Zmrożone na szczycie, wspinając się na grzbiecie świata. Zimy przychodziły, zimy odchodziły, przez najciemniejszą zimną noc wybrany przedzierał się. Pośród tej tundry miejsce znalazł dla elfów dom Larer założył. No dobrze, czyli to założyciel tego miejsca, w którym teraz mieszkają elfy. Spoko. Historia o krasnoludach i elfach. W czasie bojów z mroczną hordą przyjaciela znaleźliśmy w tych, co mali i silni. W jedno zjednoczone nasze armie walczyły, do bitwy zaszarżowaliśmy i mrok przepędziliśmy. Pakt zawarliśmy, by przedmioty światła, bronie potężne, artefakty mocy wytwarzać. Gdy mrok powrócił na obraz jego, ślepi byliśmy, krasnoludy zdradziły nas z broń orczemu rodzajowi dając. Nóż w plecy, podstęp miast przyjaźni, oto co krasnoludy dają tym z elfiego rodzaju. Jest tak. Ciekawe. Nigdy nie słyszałem o tym, żeby krasnoludy współpracowały z orkami. Aha, bardziej idę. Podejrzewam, że to byli duergarowie. Podszywający się... Ciężko mi powiedzieć. Ale stawiam, że to raczej byli duergarowie. Chcesz czegoś od się robi. Tak! Już idę! Dobra, zanim gdziekolwiek indziej pójdę, to jeszcze sobie zwiedzę wszystkie pomieszczenia, które tutaj mamy. Też są cieniste elfy, ale też może znajdziemy jakieś tam... Nawet jakieś miksturki, czy cokolwiek. Cieniste elfy, stół zniszczony. Ciekawe, czym są te jęki? Co tam na górze jeszcze siedzi takiego? Może nie chcę wiedzieć. Okej, tu są wszędzie tutaj to są wyjścia jeszcze na górę. Sehria. Chcesz czegoś otworzyć? Zobaczmy jednak, co jest tutaj. Swoje mikstury, trochę złota. Tu jestem. Czyli nic specjalnego. Już idę. Sehria. Cześć, przyszliście się ze mną pobawić? Już tak dawno z nikim się nie bawiłem. Nazywam się Sehria i miło... Sehria... No tak, i miło mi was poznać. Widzieliście moją mamę? Niestety nie. Kim jest twoja mama? Moja mama jest mamą. Jest właścicielką tego miejsca. Kiedy nieznajomy przywają do dłoni, mama pozwala im to odpocząć. Czy teraz chcecie się pobawić? Gdzie ona poszła? Powiedziała, że na dole była duża walka i że powinniśmy zostać tutaj, byle było tyle hałasu. Kiedy hałas zrobił się naprawdę głośny, mama zaczęła płakać. Kazała mi się schować pod łóżko i nikogo nie wpuszczać. Mama powiedziała, że idzie po pomoc i że niedługo przyjdzie się ze mną pobawić. Zamknęła drzwi i od tamtej pory jej nie widziałam. To nic. Mama jest pewnie zajęta pomaganiem. Wkrótce wróci. Okej. Jeśli spotkam twoją mamę, powiem jej, że czekasz na nią, żeby się z nią pobawić. Aha. Podejrzewam, dobrze. Że tam nikt nie został. Nawet jak został, to ja ubiłem. Tak, tu są wyjścia. Jest jeszcze jedno pomieszczenie, które jest całkowicie zamknięte. I w tym pomieszczeniu nie ma nikogo. Zobaczmy, co jest w tym biurku. O, jakaś dziwna mikstura. Identyfikuj. Czarny napar berduskański. Usuwa zmęczenie, tak jak gdyby pijący przespał całą noc. Spoko. Śmieci noszę ze sobą, jak zwykle. Przy okazji też mam element zepsutego urządzenia. Na pewno mi się to do czegoś przyda, nie wiem tylko do czego. Dobrze. Dobra, serdeczny zapis. Czy mogę tutaj odpocząć? Nie mogę. Oczywiście, w bezpiecznym miejscu nie mogę odpocząć. W środku dżungli... Zresztą, co sobie Deryja strzępił?
Spróbujmy wyleźć na górę w takim razie. No i gdzie ja się teraz znalazłem? Ależ to był wybuch i to wszystko moja robota. Hehehehe. Wznieść się nie wzniosą. Czar teraz zakończę. Tak! Dobrze. Wydaje mi się, że ten poziom został rozerwany na strzępy, ale jego części wciąż wznoszą się dzięki jakiejś magii. Schody rozpadły się, powstrzymując każdego, kto chciałby wejść dalej. No i tyle się dowiedziałem. Dziękuję, dobranoc. Dobra, zerknijmy sobie w takim wypadku każde jedno wejście, bo podejrzewam, że różnie będzie ze wszystkimi wejściami. Szkoda gadać, no pewnie cudactwo będzie straszne. Mam nadzieję tylko, że nie będzie dużo bieganiny. Albo inaczej, jak będzie jej dużo, to żeby nagroda chociaż była słuszna. Denani. Się robi. Cześć, Denani. Nie pozwolę ci na zbezczeszczenie tej wieży. Nie zbliżaj się. Ja nie chcę z tobą walczyć. Po prostu odejdź. Spokój się, nie mamy zamiaru bezcześcić tej wieży. Powiedz mi, kim jesteś lepiej. Na imię mam Denani. Jestem kapłanką dłoni. Znaczy się tego, co z niej zostało. Jak widzisz, nie jest tego wiele. To, co pozostało, to wstrętna karykatura tego, co niegdyś czciliśmy jako święte. Co się stało z dłonią? Dłoń Celadrin była niegdyś wielkim osiągnięciem Artel Kesir. Może. Spośród surowych lodów wykuliśmy piękną elficką cytadelę, w której przez wiele wieków dobrze nam się powodziło. Przez cały ten czas toczyliśmy nieustanną wojnę z mroczną hordą, która nękała tę okolicę. Ostatecznie horda zaczynała mieć nad nami przewagę, więc aby uratować to, co jeszcze zostało, zdeprawowany Larel rzucił metal, przeklinając nas wszystkich. Co możesz mi o tym powiedzieć? Larry był naszym przywódcą, jednym z najbardziej szanowanych czarodziei dłoni. To on przed wiekami był odpowiedzialny za budowę dłoni Celadrin. Po stworzeniu dłoni Alter Quasir żyli w dostatku i wciąż się rozwijali, zamieniając okoliczne obszary w żyzne ziemię i wytwarzając magiczne przedmioty o wyjątkowej mocy. Wystawiliśmy dumne świadectwo elfickiemu stylowi życia. A co się stało później? Wkrótce potem znaleźliśmy się w stanie wojny z mroczną hordą, okrutnymi orkami i goblinami, które nie pragnęły niczego więcej, jak tylko zniszczyć wszystko, co było dla nas drogie. Wojna z nimi trwała przez wiele, wiele lat. Pod koniec mroczna horda zaczęła nad nami przeważać. W nadziei na wybawienie nas, zdesperowany Larel rzucił metal, zamiast tego spowodował zagładę. Czy jest to jakiś rodzaj zaklęcia? To potężne zaklęcie pochodzące ze starożytnej i niemal zapomnianej elfickiej wiedzy. Wytwarza ona żyjącą siłę otaczającą obszar, na który zostało rzucone. Zaklęcie czerpie siłę z naturalnych procesów środowiska i można obdarzyć je dodatkowymi mocami w celu polepszenia jego ochronnego działania. Naraz, i Mytar miał ochronić dłoń przed tą hordą, tak? Tak. Gdy stanęliśmy wobec groźby przegranej, musieliśmy zyskać na czasie, aby mogły do nas dotrzeć posiłki od naszych braci i sióstr z południa. Larel opracował desperacki plan naszego ocalenia. Postanowił rzucić na dłoń metal, który uniemożliwiłby mrocznej hordzie wtargnięcie do cytadeli. No dobra, ale co stało się później? Ani szybkie miecze, ani celne strzały nie były w stanie zapewnić nam dostatecznej ochrony. Odpieraliśmy ataki wroga przez tydzień, po czym przełamana została nasza ostatnia linia obrony. Gdy mroczna horda zaczęła wdzierać się do naszych wież i wycinać ostatnich elfickich obrońców, święty całun postarł się nad dłonią. Zyskaliśmy dla Larela dość czasu, poświęcając w zamian nasze życia. Metal został rzucony. No to co poszło źle? Myśleliśmy wtedy, że Larel przyniósł nam wybawienie. Okazało się jednak, że zamiast tego wszystkich nas przeklął. W trakcie rzucania zaklęcia coś musiało pójść nie tak. Niemal cała życiowa esencja została wyssana z wszelkich form życia w otaczającej nas okolicy i w samej dłoni. Nasi ludzie i nasi wrogowie zamienili się w cienie, oszalałe z powodu utraty energii sił życiowych. Co o gorsza, Mytal objęła także tych, którzy już umarli i zamieniła ich w nieumarłych. Mówisz, że wszelkie formy życia oszalały, gdy zamieniły się w cienie, a jednak ty wciąż możesz ze mną rozmawiać, jak to możliwe? Kilkoro z nas zachowało zdrowe zmysły, podobieństwo do tego, czym byliśmy uprzednio. Jesteśmy jednak przeklęci, ponieważ nie możemy nic zrobić, aby to zmienić lub umożliwić naszym braciom i siostrom odpowiedni spoczynek.
Naprawdę smutna opowieść, nie, Denani. Mówisz, że byłaś kapłanką? Byłam jedną z młodszych akolitów dłoni. W czasach, gdy dłoń przeżywała dni swojej świetności, spędziłam tam większość swego czasu. Jak widzisz, ten poziom wiedzy z Solonora był świętym miejscem poświęconym naszym bogom. Tutaj właśnie elfy z dłoni spędzały na modłach część swojego wolnego czasu. A co z innymi kapłanami z tej wieży? Gdy Larel rzucił mytal, wyssana z nas została, podobnie jak i ze wszystkich mieszkańców dłoni, energia życiowa i zostaliśmy zamienieni w tę przeklętą formę. Wszyscy kapłani, z wyjątkiem mnie, nawiedzają jak duchy wyższe poziomy wieży Solonora. Zupełnie pozbawieni duszy i świadomości, skazani są na taką egzystencję. Czy możesz mi powiedzieć coś o Latonie? Prosisz mnie o zabicie kapłanów? To nie byłoby zabijanie, oni już są martwi. Proszę, błagam cię, zrobiłabym to sama, gdybym mogła. Wszystko, o co proszę, to umożliwienie im wiecznego spoczynku, jak który zasługują po tak długim okresie potępienia. Może przekona mnie jakaś nagroda? Jeśli chodzi ci jedynie o kilka magicznych drobiazgów, to je otrzymasz. Skróć tylko ich cierpienia. Gdy będzie po wszystkim, wróć do mnie, a ja cię wynagrodzę. Zatem umowa stoi. Tu jestem. Się robi. Dobra, dopóki mi się to opłaci, nie widzę najmniejszego problemu. To jest jakieś zejście na dół, tak? Tak. Dobrze. Cieniste elf akolita. Elf kapłan. Dobra, tutaj i tak, no co tam. Jakieś rozkazy? Jestem. Dobrze. Tak, a ja poproszę tutaj o ucieczkę. Słucham. Zgoda. Znaczy, no zgoda zgodą, no ale tutaj się... Zatańczmy. Dobra, tak się chcemy bawić, bo widzę, że się bawimy tam po całości. Jestem. Ten jest mój. Gdzie są wrogowie? Dobra, i to nie powinien być już teraz problem. Poteczkę. Co mam zrobić? Koniecznie. Dobra, to uciekaj. W czym mogę pomóc? Twoje rozdobycie. Weź no się przejdź tutaj i zaaplikuj sobie porządne leczenie. No, chyba nawet porządne leczenie to mi tak niewiele pomoże. Zbliżmy sobie troszkę, żebyśmy tutaj nie czarowali jakichś dziwnych dziwactw. Gotowa. Tak, tutaj poproszę jeszcze kolejne przywołanie. Tylko poproszę je przywołać tam. Może dasz radę. To żeś przywołała, no już normalnie. Jakieś rozkazy? Weźmy się tej pozbądźmy. W czym mogę pomóc? Ranna. Też posmakować. Tak, ja wiem, że jesteś ranna. No i położył ją, no żebyś ty zdechł. Tak! Się robi. No się robi, się robi. Już się robi, zaraz. W czym mogę pomóc? Cyk. Jedność obronna. Tak. Cyk. Dobra, przywołania tu to jestem, zostawię jest. Tam. A teraz nie tyle ochrona, co przed petryfikacją. Zastanawiam się, czy przyspieszenie rzucać. Może rzucę, zobaczymy. Dobrze. Wchodzimy. Myk. Zajmij się. Dobra, dobra, już ty nie czaruj, nie czaruj. Dobra. Jeszcze, jeszcze. Mhm. Jestem. Dobra, jak nam idzie? Jakieś rozkazy?
Tak. Tak, proszę bardzo. Tak. Okej, okay. I jeszcze. Słucham. Nie mów, słucham. Dobra, kapłana tam kładziemy też. Dobra, i położony. Rzucamy się na tego. Pięknie. Na tego. Co tam mamy? Jeszcze jednego kapłana na plecach. Dobra, ale to sobie damy radę. Myk, myk. Zanim nas zmęczenie złapie, powinniśmy się aby zabawić. Dlaczego ktoś rzucił na mnie kontrolę umysłu? Tak! Czy jakieś inne zauroczenie? Gotów. Zgoda. Kurs zwycięstwu. Trochę krwi. No dobra, tylko teraz pytanie. Jak ja mam się pozbyć tego zauroczenia? Twoje oczywiście. Ja wiem, może zdjęciem klątwy? Szczerze mówiąc, nawet nie mam zielonego pojęcia. No choroba to nie jest. Unieruchomienie osoby rzucę. Dobrze. No. I poczekam, aż jej przejdzie. Tak! Przez ten czas, czy jestem w stanie sobie coś pozbierać? Co? Ja jestem, co nie jestem. Tu nic nie ma, ale to tutaj skrzynię widzę. A tutaj weszło zmęczenie. Co, nic? Trochę się więcej spodziewałem, nie powiem. Jestem. Inwentory. Coś tu znalazłem. Proszę mi powiedzieć, co to jest. Młot bojowy. Uświęcony młot bojowy plus 2. Został wykonany ze stali i tak dalej, i tak dalej. Pozwala zapamiętać dwa dodatkowe zaklęcia kapłańskie jednego, pierwszego poziomu oraz jedno dodatkowe zaklęcie kapłańskie drugiego poziomu. A poza tym jest beznadziejny niesamowicie. Dzięki. Tu jestem. Już się opamiętaliście? Teraz. Zmęczenie. Okropne zauroczenie. No jeszcze jestem okropnie zauroczony. Dobra, czy ja to mogę jakimś dziwnym czymś... W zasadzie ciężko mi powiedzieć, czy ja mogę to jakimś dziwnym czymś. Świętą mocą. Dobra, czy ja mogę sobie odpocząć? Przeszło ci? Pięknie. Chcesz czegoś ode mnie? Dobra, tu się nic nie dzieje. Wejdźmy sobie, wejdźmy. Na górę. Aha, i tu jest jeszcze więcej akolitów. No, ekstra, dobrze, że chociaż sobie odpocząłem. Nareszcie coś się dzieje! Dobra, co my tu mamy? Elf kapłan, elf akolita. Dobra, lejmy tych kapłanów. Co mam zrobić? No, ty masz użyć bitewnego chaosu. Jestem. Okej. Czy mogę pomóc? Też posmakować mojej stali. Teraz to, to, teraz to, to wszystko jedno, kogo naprawdę zaatakujecie. No wsia mi to ryba. Póki będziecie atakować. Dobra, poproszę jeszcze jedno przywołanie. Może tym razem wyjdzie z tego coś dużego. No, powiedzmy, ale przynajmniej na tyle dużego, na ile mnie to pasuje. Jakie się rozkazy? Tak, a was poproszę tam ciskać pociski swoje. Co, znowu jestem tam i otępiony i nie wiem co jeszcze. Teraz elf akolita, elf kapłan. Ej, musimy targetować tych kapłanów, bo to normalnie będzie jakaś masakra. Kolici to jest małe piwo przy tym. Proszę mi się tego pozbyć. Proszę mi się tego pozbyć. Proszę mi się tego pozbyć. Weźcie tam coś, zróbcie z tym,
co to mi tam rzuca jakimiś dziwnymi zaklęciami. Gotów. Jestem. Tak, Mortis, coś tam, coś tam. Dobra, ja bym teraz poprosił, żebyście się tym zajęli, bo to coś w ogóle, ktoś się tu pomylił ewidentnie. Dobra, i teraz tutaj. Pięknie, i teraz tutaj. Super, i jeszcze jeden. Myślę, że za ten czas ten powinien zginąć. Już? Pięknie. To teraz poproszę odpoczynek. No i się nawet uda, pięknie. Chcesz czegoś ode mnie? Dobra, to coś mi tu zostało, co mi tu zostało? Ja wiem, że już powinniśmy kończyć, ale jeszcze zerkniemy sobie. To został mi jakiś naszyjnik. Zaraz, może nie umrę, co? Może ta skrzynia nie jest zabezpieczona. O, nie była. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Eliksiry. Tak, ja się też nie mogę doczekać, nie wiem, co tam jest. Proszę bardzo. Naszyjnik niezidentyfikowany, symbol Corellona Laretiena. Jest to symbol boga elfów Corellona Laretiena, wręczono go wielu wojownikom dłoni Celadrin. Jest to pamiątka imponującej bitwy Corellona z Grumszym Jednookim. Grumszy Jednooki jest przez to jednooki, że Corellon wydłubał mu oko. Mniej więcej. Walcząc z orkami, jego właściciel będzie w wyższym stanie skupienia. Tylko, że to jest przeciwko orkom, czy w ogóle? No to jest ciekawa rzecz. Okej, okay. I kolczuga. Kolczuga z dłoni plus 3. W czasach Złotego Wieku elfów z dłoni Celadrin i krasnoludów z głębi Dorna został skonstruowany specjalny rodzaj znakomitej elfiej kolczugi, który zapewniał ochronę przed złą pogodą panującą na północy. Odporność na zimno, otwieranie zamków osłabione, znajdowanie pułapek osłabione, kradzież kieszonkowa osłabiona, nie ogranicza rzucania zaklęć. Ale nie może używać wraz. Mach, druid, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Pewnie dla postaci dwuklasowej. No ale dwa. Okej, okay, zaraz zobaczmy tą kolczugę. A to jest co? Element jakiegoś skomplikowanego urządzenia. To jest drugi już element. No dobra, ale nieważne. Czy mi to, co mi to zmieni? Na minus 4 zejdę. To jest piękna rzecz w takim wypadku. Szczególnie, że ja tutaj nie muszę ani otwierać pułapek, cicho chodzić, kryć się w cieniu, w zasadzie nic takiego. W zasadzie to mam wpaść do pokoju, krzyknąć: hej, a ja was wszystkich zabiję, a tak, ma, tak, ma. I trafienie krytyczne o 2. Nie mam zielonego pojęcia, że to będzie działać w ogóle i szczególe. Klasa pancerza plus 1, ochronę przeciw zionięciom, odporność na zimną, maksymalne punkty życia plus 10. No dobra, tutaj to zostaje. Trafienie krytyczne. Niby 8. Niby mi się matma zgadza. No dobra, niech tak zostanie. Moi kochani, widzimy się w następnym odcinku.